Gdzie jest centrum liturgii? Często możemy usłyszeć, że w centrum liturgii jest tabernakulum. A jest to błąd. Centrum liturgii jest ołtarz. Dlaczego? Bo tu przychodzi Bóg, ktoś najważniejszy. I mimo, że to wygląda trochę jak zwykły stół, jest podobieństwo, jest obrus, są produkty spożywcze, jest to miejsce najważniejsze, gdyż tu przychodzi na świat najważniejsza osoba. Ołtarz w liturgii symbolizuje samego Jezusa Chrystusa. I aby to podkreślić, za czasów Sylwestra, jednego z papieży, podjęto decyzję, aby obrus był wykonywany nie z byle jakiego materiału, ale z samego płótna lnianego, w nawiązaniu do śmierci Jezusa Chrystusa i tego materiału, w którym Jego ciało zostało zawinięte. Ale to nie wszystko, bo jest również gest, który rozpoczyna najświętszą ofiarę oraz ją kończy. Jest to pocałunek. Każdy kapłan podchodzi i całuje ołtarz, aby okazać mu szacunek. I żebyśmy nie myśleli tutaj o jakiejś seksualności czy o erotyzmie, to wiedzmy, że Stolica Apostolska wyraziła zgodę, aby w Japonii, tam gdzie czoło jest symbolem całego człowieka, kapłani dotykali właśnie tą częścią ciała ołtarz. Więc nie chodzi o erotyzm, ale o szacunek. I powstaje pytanie, co wtedy możemy zrobić? Co ja wtedy mogę zrobić? Przecież nie powinienem być biernym widzem w momencie, kiedy ksiądz całuje ołtarz. To ja powinienem Boga zaprosić w głąb swego serca, nie zostawiać Go na wycieraczce, nie zostawiać Go gdzieś za drzwiami, tylko poprosić, żeby wszedł głębiej, po prostu się do Niego przytulić, pozwolić, żeby On był w centrum.